Świat mody jest niezwykle inspirujący. Moda natomiast bardzo związana z biznesem. Jak bardzo, jak wyglądają kulisy wielkiego świata mody, o tym dowiemy się z rozmowy z naszym kolejnym gościem. Dziś będę miała przyjemność rozmawiać z Edytą Wieczorek. Aktywna w biznesie od wielu lat, ale jej największą pasją jest moda. Edyta, jesteś od lat związana ze środowiskiem modowym, z branżą modową. Powiedz mi, czy takie określenie, które na Zachodzie jest bardzo popularne, a u nas chyba jeszcze, myślę, rzadkie, trend watcher, to będzie dobre określenie, dobre pojęcie określające to, czym się zajmujesz? Co, trend watcher generalnie, wiesz, projektant przyszłości, myślę, to nie jest specjalnie adekwatne określenie, jeżeli chodzi o moją osobę, a szczególnie, jeżeli mówimy o makroskali. Wiesz, to są ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem przyszłości, strategii wielkich koncernów. To są wizjonerzy, którzy moim zdaniem na poziomie już naukowym opracowywują pewne tendencje na lata do przodu. Natomiast w moim przypadku bardziej bym się może pokusiła o to, żeby porównać się do takiej osoby, ale w takiej mikroskali, bo myślę, że każda osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, swój biznes, musi być pośrednio trend watcherem, ponieważ wyznacza to automatycznie trendy i takie generalnie plany na rozwój własnej marki. Więc jeżeli mówimy o mikroskali, być może, jeżeli o makro, na pewno nie zasługuje. Edyta, na ile ważne dla Ciebie są media społecznościowe, z których korzystasz? Nasza redakcja zrobiła dokładne rozeznanie. Jesteś niesamowicie popularna na Instagramie. Niewiele ustępujesz swoją popularnością tym najbardziej znanym blogerkom modowym, które obecnie są niezwykle w naszym kraju popularne. No ale nie ukrywajmy tego, mają dużą przewagę w postaci chociażby telewizji śniadaniowych, portali plotkarskich. Ciebie w mediach nie ma, a na Instagramie jesteś naprawdę jedną z takich postaci numer jeden. Jak udało Ci się osiągnąć, słuchaj, tak olbrzymi sukces w postaci ponad 70 tysięcy followersów, tak? I na ile jest to dla Ciebie istotne? Wiesz, mogę przede wszystkim bardzo podziękować, tak, wszystkim tym, którzy mi dostrzegli. To jest niesamowite wyróżnienie dla mnie, dlatego że, jak powiedziałaś, nie mam kompletnie wspólnego nic z tak zwanym show biznesem. Natomiast myślę, że jak gro kobiet, poniekąd jestem przykładem tego, że być może nie trzeba być osobą z pierwszych stron gazet, żeby to, co się robi, kochać, być minimalnym autorytetem i budować fajne relacje, promując jednocześnie to, co nie związane jest, przepraszam najmocniej, jeżeli chodzi o Warszawę, ale generalnie o inne regiony Polski. Jeszcze jestem zwykłą kobietą, z którą, myślę, utożsamia się sporo innych kobiet, dziewczyn, ludzi, którzy generalnie akurat interesują się tym, co ja robię. Bo są niesamowite portale instagramowe, które promują podróże, promują innego rodzaju formy aktywności fizycznej. Ja akurat pracuję w branży modowej i gdzieś to zaistniało, więc dla mnie jest to niesamowita możliwość również, żeby wypromować to, co jest związane z moją pracą, więc są bardzo ważne. No ja swoją drogą jestem niesamowicie wdzięczna, że ktoś po prostu w tym wszystkim dostrzegł mnie, więc super. Zdjęcia, które się pojawiają, można oglądać z wielką radością, z wielką przyjemnością, bo są niezwykle dopracowane. Ty wyglądasz na nich przepięknie, rodem wyciągnięta z amerykańskiego snu, przecudownie ubrana. Tak, to wszystko jest, wiesz, dopracowane w najmniejszym szczególe, mówię to całkiem szczerze. Powiedz mi, tam pojawia się sporo zdjęć z Twoich rozmaitych podróży i to są bardzo egzotyczne zakątki świata. Czy to są podróże podyktowane właśnie tym, co robisz, Twoją profesją, czy może zdarza się, że wyruszasz gdzieś w świat prywatny? Wiesz co, mnóstwo podróży, wiadomo, związane jest z pracą zawodową, bo wyznacza to kalendarz Fashion Weeków, zamówień, kontraktacji, targów, wszystkiego tego, wokół czego kręci się świat mody, tak? Ale na końcu, wiesz, jeszcze jest mnóstwo czasu, które poświęcam rodzinie i najbliższym. I nieistotne jest to, gdzie jadę, ale istotne jest to, że mam możliwość spędzenia z nimi czasu. A przy okazji, jeżeli to jest inspiracja i przy okazji, jeżeli poznaję fantastycznych ludzi, którzy dają mi dodatkowy jakiś taki influence, power do tego, żeby wprowadzić coś jeszcze dodatkowego w mój biznes, niesamowicie. Po prostu poczucie estetyki poprzez podróże też bardzo się wzmaga, więc połączenie zawodowych wyjazdów i prywatnych.
wspomniałaś o podróżach, o takich właśnie poszerzonych horyzontach. W tej branży modowej to jest niezwykle ważne. Powiedz mi, jak doszło do tego, że ty stałaś się pionierką, jeśli chodzi o współpracę z największymi światowymi markami? A tu wymienię tylko Missoni, Michael Kors czy Giuseppe Zanotti. Jak to się udaje, słuchaj, to nie jest kwestia znalezienia namiaru w internecie i hej ho do boju, tylko jak się domyślam, żmudna praca i konkretna droga prowadząca do takich firm. Kilkanaście lat jestem już w tym biznesie i pomimo tego, że mnóstwo tych marek, które wymieniłaś, już istnieje w Polsce, nie tylko w moich butikach, ale generalnie jest dostępnych w całym naszym kraju, tak naprawdę muszę przyznać, że jeżeli chodzi o pewne brandy, jak na przykład Zanotti, Missoni, Emilio Pucci, to były brandy, które pojawiły się na początku w moim butiku, pomimo tego później, że zyskały automatycznie większy odbiór i większą ilość nabywców w Polsce w innych miejscach. Natomiast wiesz, to są poszukiwania, to są doświadczenia, to są pewnego rodzaju polecania wzajemne osób z branży. Zaczynasz żmudną pracę na to, żeby zdobyć jakiekolwiek poparcie osób, które doprowadzają do pewnego rodzaju spotkań, gdzie weryfikują Ciebie jako osobę, po pierwsze znającą temat, po drugie spełniającą pewne kryteria, jeżeli chodzi o wprowadzenie pewnych marek, po trzecie poważnego partnera biznesowego, ponieważ żadna z tych marek nie chce sobie i nie może pozwolić na to, żeby nagle stała się potraktowana przez drugą stronę w sposób niepoważny. Im zależy na długotrwałych współpracach, na normalnych relacjach, na świadomych odbiorcach, pomimo tego, że jest to produkt bardzo z pozorem ciężki, ponieważ jego cena powoduje automatycznie to, że ta grupa odbiorców siłą rzeczy się zmniejsza. Natomiast, mówię, są to pewne etapy, które przechodzimy, żeby na końcu siąść, chociażby, nie wiem, na pokazie Emilio Pucci, zobaczyć jego piękną kolekcję, poznać projektanta i cieszyć się faktem, że te rzeczy możesz później zaoferować we własnych butikach. Powiedz mi, co Cię najbardziej inspiruje, co Cię najbardziej zachwyca w tym świecie mody? Miałaś okazję niejednokrotnie przyglądać się właśnie kulisom, temu backstage'owi. Co jest dla Ciebie takie najbardziej niesamowite? Ludzie. Dla mnie, powiem Ci, ten czynnik ludzki, ta możliwość poznania niesamowitych osób, nawet obejrzenia tego wszystkiego, niesamowitej pasji, którą oni mają. To są kolorowe ptaki, niesamowicie kreatywni, zdolni ludzie. Myślę, że to też jest bardzo ciężki, wymagający rynek, być może okrutny, który potrafi wchłonąć i być może słabe jednostki dziś się wykruszają. Natomiast z punktu widzenia osoby, która gdzieś tam z poziomu miasta w Polsce, które nie jest specjalnie znane w realiach modowych, bardziej Kraków, bardziej Warszawa, patrzę na to i podziwiam ludzi. To jest nieprawdopodobne, jakie talenty, jakie charyzmatyczne postaci udało mi się, może jeżeli nie poznać, to przynajmniej poobserwować. Rozmawialiśmy o markach, o tych właśnie najbardziej znanych na świecie projektantach. Takie rzeczy pojawiają się w Twoim butiku, takie rzeczy oferujesz swoim klientkom. Powiedz mi, czy można ubrania z wysokiej półki połączyć z jakimś zwykłym strojem czy dodatkiem z sieciówki? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby dokonywać takich zestawień? Uważam, że kompletnie nie musi w tym wszystkim istnieć marka droga. Znam mnóstwo kobiet, które mają bardzo określony budżet, przepięknych, gustownych, fantastycznie ubranych, które wydają naprawdę stosunkowo nieduże pieniądze na swój look i kompletnie uważam, cena nie gra w tym przypadku roli. Wręcz wydaje mi się, że w realiach zachodnich to ten brak takiego mocnego obrandowania staje się wręcz modny. I to jest fajne, to jest miłe, ponieważ patrzysz na osoby na ulicy, oceniasz ich gust, ich wygląd, niekoniecznie przez pryzmat pieniędzy, które wydają na poszczególne rzeczy, więc absolutnie miksowanie jak najbardziej. A jeżeli to nie będziemy nawet miksować, czyli generalnie połączymy totalny, nie wiem, H&M z Zarą i z tysiącami innych marek, jak najbardziej. Cudne kreacje, cudni ludzie chodzą naprawdę w rzeczach za przysłowiową złotówkę. Kiedy patrzysz na nasze polskie ulice, to no właśnie, jaka jest Twoja opinia? Częściej zwracasz uwagę na dobrze ubranego mężczyznę, czy zachwycającą kobietę? Kobietę, wiesz, ponieważ wydaje mi się, że nasza ulica stała się niewątpliwie o wiele bardziej dojrzała, kolorowa, modowo oczywiście, jeżeli chodzi akurat o tutaj segment kobiet.
dbamy o siebie nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o ubrania, ale o sposób życia, bycia, dbania o kondycję fizyczną. Jesteśmy bardziej świadome, wydaje mi się, że jesteśmy bardziej otwarte na świat, znamy języki, poruszamy się, pracujemy i faktycznie polska kobieta, że za każdym razem podkreślam, że jestem z Polski, jestem dumna, że jestem Polką, kompletnie nie mam z tym żadnych problemów, ale wydaje mi się, że Polka generalnie i kobieta, którą ja spotykam na ulicy, jest coraz bardziej świadoma, piękna i coraz bardziej modna. Edyta, muszę Ci zapytać, gala Gentlewoman już niebawem, wówczas spotkamy się ponownie. Co Ty się ubierzesz? Czy Ty przy okazji takich dużych, ważnych eventów bardzo intensywnie rozważasz swój strój, który jednak jest istotną częścią Twojego wizerunku? Wbrew pozorom bardzo spontanicznie podchodzę do pewnych wydarzeń, natomiast jedna rzecz, która jest dla mnie istotna, to jest dress code. Wydaje mi się, że zarówno zbyt mocny strój lub z kolei nieadekwatny do pewnych okazji, no powoduje to, że nie będziemy się czuć dobrze, prawda? Więc może nie jest dla mnie istotny proces myślenia, co założę, natomiast istotny jest dla mnie ze względu na szacunek dla organizatora, pani domu, czy jakiejkolwiek kobiety, która coś robi, fakt, jak jestem ubrana. Inaczej idziemy ubrani na ognisko i na grilla do znajomych, inaczej z kolei na galę, która ma wpisane na przykład w dress code black tie. Więc w tym przypadku to jest dla mnie wyznacznikiem tego, co zakładam, a nie sam proces i myślenie, co miesiąc wcześniej, co mam na siebie założyć. Edyta, jak wyglądają Twoje modowe plany na przyszłość? Jak myślisz, o czym będziemy rozmawiać za kilka lat, kiedy spotkamy się w tym miejscu, usiądziemy przy kawie i właśnie w którym miejscu będzie wówczas Edyta Wieczorek? Wiesz co, najdroższa mi osoba, moja babcia, powiedziała kiedyś, że jak chcę rozśmieszyć Pana Boga, to powinnam zapytać Cię o plany na przyszłość. I jakoś tak niesamowicie mi to gdzieś utkwiło i powiem Ci w ten sposób, że moja przyszłość to moja teraźniejszość. Bardzo mocno pracujemy nad nowymi projektami, takimi bardziej spersonalizowanymi ze mną, nowym brandem, który gdzieś związany jest również ze mną. Pracujemy bardzo mocno nad pozyskiwaniem nowych kontrahentów. Jest to naprawdę żmudna praca, ale decyduje o tym, gdzie będę za 2, 3, 4 lata. Więc zamiast mówić o przyszłości, bardziej z pokorą skupiam się na teraźniejszości, bo wiem bardzo mało i im więcej się uczę, mam świadomość tego, że jeszcze mam kupę do zrobienia i mnóstwo rzeczy do nadrobienia. Ja Ci życzę tego, żebyś zawsze do każdej kolejnej rzeczy, każdego kolejnego przedsięwzięcia podchodziła z taką pasją, którą teraz widać w Twoich oczach. Dziękuję. Oby tej pasji nigdy nie zabrakło. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję.